uchwały, a nie książka taka, która przedstawia za i przeciw, albo i słabe upory. Tak samo przygotowałem do druku 3 tomy dzieł wybranych Worcela. I tam zamieściłem również teksty socjalistyczne, co się spotkało także potem z atakiem 8 w Warszawie, takiego tygodniku Kultura, że takie rzeczy drukują. A ja powiedziałem, autor pisze różne rzeczy, i głupstwa, i świetne rzeczy. I jeżeli już jakieś są dzieła, jest to jeden tom takich wypowiedzi reportażowych czy autobiograficznych, to trzeba wszystkie wydrukować. Również tam jest kilka tekstów socjalistycznych, no strasznych oczywiście, Worcel też nie chciał, najpierw się zgodzi na to, nie, ale jakoś go się dał przekonać, że to wszystko jest no jasne, o autorze, bo tak. Nie ma pisarzy, którzy mają same arcydzieła czy świetne rzeczy, a nawet to, jak ktoś pisze tylko na jednakowym poziomie, to jest podejrzane, ja uważam, że każdy autor ma rzeczy lepsze, gorsze, udane i nieudane. Większość zazwyczaj to są teksty nieudane. To się okazuje po latach, po kilku czy po kilkudziesięciu, że są pisarze, w których zostaje kilka zdań, kilka wierszy, kilka cytatów nawet. Jest taki słownik profesora Markiewicza, czy daty słowa. Tak. I tam zostają z czasem po pisarzu, zostają te skrzydlate słowa tylko. Jest tytuł książki, jak Zaklęte rewiry też weszły do tych skrzydlatych słów, czy jakieś inne słowa, cytaty Mickiewicza też, no, ale są jako przykład cytatów. A jak pan przyjął wiadomość o tym, że Worcel był długoletnim współpracownikiem bezpieki? A, no bardzo mnie to zaskoczyło, bo nigdy bym nie przypuszczał, ja też nie przypuszczał. Że on, bo nawet myślałem o wydaniu aneksu do Opluchów Epopei, czyli książki o Worcelu, żeby wydać te teksty jego, nawet uzyskałem zezwolenie w IPN-ie, tu byłem we Wrocławiu, przejrzałem te teksty, ale w końcu stwierdziłem, że niech to ktoś inny w przyszłości. To straszne rzeczy rzeczywiście pisał. O mnie również. Aha. Też bym zdziwiony. To najpierw profesor Łukasiewicz mówi, wiesz, tam straszne rzeczy o tobie, ale straszne. Ja mówię, no ale mówię, no pisarz, no w końcu, no. Pisał, nie sobie pisał, ale jak to zobaczyłem, to myślę, nie będę tego przygotowywał do druku jako aneksu, bo to... Jurek, ja mam takie pytanie, jak ktoś już to widział, to Worcel jakoś trafnie oceniał, czy zupełnie ten się znał na ludziach. Czy Worcel się znał na ludziach? Czy trafnie oceniał ich w tych swoich raportach? Nie, to były takie raczej zasłyszane, no bo tam są różne takie opinie, raczej takie obiegowe, prawda? No, na przykład agent go prosił, żeby podał na przykład skład członków Koła Młodych. Więc Worcel, prezes Związku Literatów, ręcznie przepisywał adresy, nazwiska, adresy, telefony wszystkich i krótką charakterystykę tych pisarzy, tych młodych członków Koła, 30 paru. Oczywiście o mnie też tam i o innych, no, tak, tak. No tego typu. Dwa takie spisy są tam właśnie w IPN-ie. No. Oczywiście, no ale ja uważam, że to są dwie, ja wyznaję zasadę, życie pisarza, a twórczość to są dwie odrębne sprawy. Oczywiście, że Worcel był współpracownikiem i pisał różne rzeczy nieprzyjemne o pisarzach, o kolegach, o Karpowiczu. W internecie także można poczytać jego donosy na temat wojaczka. Tam wieszał psy na tym wojaczku straszliwie. Tak, tak. No to ja nawet cytuję też przecież w swoim artykule, że to, prawda. Tak, że to właśnie policja, że powinna się mi zainteresować, że chuligan. Chuligan i strasznie nie lubił. No i w powieści Pan w prowincji również o wojaczku tam przecież go opisał, że to wariat, alkoholik. Ale tu się właśnie w związku z wojaczkiem, bo to powiem jako niby sensacja, ale dlaczego wojaczek siedział raz tylko, był aresztowany w latach 60. tutaj, jak po pijanemu rozrabiał, to go wsadzono do aresztu i nawet był wyrok kolegium i siedział 3 miesiące na Piłkowej. A potem się okazało, nigdy nie był zatrzymywany przez policję, bo zwalniała.
On niby się tłumaczono, że on miał papiery, tam prawda, wyciągał z tego, z kliniki psychiatrycznej, z psychopatii, coś. Ale się dowiedziałem, że ojciec był w dobrych kontaktach ze Zwartym Bierkiem. Jakąś usługę oddał Bierkowi i jak wojaczek miał kłopoty, to on dzwonił do Gierka i Gierek zatrzymał tu do Wrocławia i wojaczka nigdy nie zatrzymywano. I ta osoba, która mi to opowiadała, zresztą członek zarządu oddziału, nie wiem na ile to jest stuprocentowo prawdziwe, ale jest prawdopodobne. No bo druga wersja jest taka, ja współpracowałem z panem Bernardem Antochewiczem, który był w milicji i on mówi, że jak tylko był wojaczek na dołku tak zwanym, to zaraz dzwoni do niego i on nawet jak nie miał dyżuru, to przyjeżdżał, no i następnego dnia po niespełnych 48 godzinach Rafała wypuszczali. Czyli taką wersję otrzymałem od Antochewicza. Rafał tak. Był wskazany i to Antochewicz też się tłumaczył, że już był spisany, tam prawda, nie można było go skreślić. Nie można było cofnąć. Ja tutaj znalazłem bardzo ciekawe udyczka, słuchajcie, w autopsji. Takie oto sformułowanie. Zrezygnowałem zupełnie w tej książce z tak zwanego radykalnego odświeżania języka prozy, do czego nawołuje Jerzy Luta w swoim interesującym szkicu pod tytułem Piękne, chropowate zdania, zamieszczonego w Nowym Wyrazie w 1972 roku. Piękne, chropowate zdania. Tak, piękne, przepraszam, chropowate zdania. Powiedz, co się pod tym radykalnym odświeżaniem języka prozy kryje, bo ja nie znam tego tekstu twojego. No to już długa historia była. To było coś w rodzaju manifestu literackiego. Aha. No właśnie. Ale niestety nie udało mi się nawet 10% wprowadzić w życie. No ale część rozumiem, że tak, w swojej twórczości. Tak, nie, tylko. To zastosowałeś, bo widzę to w tych i w pierdółkach. Byłem i jestem w założeniu, że choć od tego trochę odszedłem, żeby. Zwłaszcza w latach 60. był taki nawet poezja, tak zwana aluzji kulturowych, że to nadużywano, że ciągle prawda, poeci i prozaicy nawiązywali do nie do rzeczywistości, tylko do tekstów kultury, czyli przede wszystkim do literatury. Literatura z literatury. A ja uważałem i uważam nadal, że podstawą jest rzeczywistość, czyli historie rzeczywiste, które się dzieją, które są opowiedziane przez kogoś, potem zniekształcone, opowiadane i dopiero stają się wchodzą do literatury. Nie, ja może przeczytam jeden tekst. Bardzo proszę.